Siema, z tej strony tylko Basket i witam was w kolejnym odcinku Basket News. Wow, wow, wow! Co prawda 2 tygodnie mnie nie było, ale co się działo w świecie NBA? Wydarzyło się bardzo dużo ciekawych rzeczy, dlatego w związku z tym, że tydzień temu nie było odcinka, dzisiaj lecimy naprawdę ostro. Ale zanim zaczniemy, chciałbym was wszystkich poprosić o zostawienie łapki w górę pod tym odcinkiem. Zwiększy to moje zasięgi i pozwoli dotrzeć do nowych widzów. Dzięki! Jak pewnie część z was wie, Kawhi Leonard miał podpisany deal z Jordanem, jednakże niestety nie układało się im to, dlatego kontrakt został zerwany, a sam Kawhi został twarzą New Balance. Jestem bardzo ciekawy, jak ta współpraca się rozwinie, czy światło dzienne ujrzą jakieś ciekawe kiksy od New Balance'a. Tutaj macie kilka fotek właśnie Kawhi'a w brandingu New Balance i mam nadzieję, że to podpisanie Kawhi'a Leonarda pomoże trochę New Balance wybić się spod Adidasa i Nike'a w tym świecie koszykarskim. Nie wiem, czy śledzicie serię Shaqtin O' Fool, ale w ostatniej części miało miejsce bardzo śmieszne zdarzenie, a mówię tutaj o bardzo ciekawej zasłonie, której nie da się chyba opisać w sposób normalny, dlatego obejrzyjmy to teraz. Give me a 10-day namaste. Brandon Ingram doznał bardzo nieciekawej kontuzji podczas meczu z San Antonio Spurs. Wylądował na kostkę, trzymał się za nią i nie mógł wstać. Na szczęście jednak dla zawodnika ból ustąpił. Co prawda Brandon potem rzucił swoje osobiste, bo trzeba powiedzieć, że ten upadek miał miejsce podczas faulu. Niemniej jednak potem zawodnik zszedł z boiska, aczkolwiek okazało się to nie groźną kontuzją, tylko jakimś lekkim naderwaniem. Dlatego Brandon raczej w przyszłych meczach będzie grał, a jeśli będzie stopował, to pewnie będzie to jakiś 1 lub 2 mecze. Ingram with the mid-range, got it, and one! Looks like he sprained his ankle too, coming down awkward. Nike wraz z LeBronem Jamesem zrobili taki bardzo fajny film, w którym właśnie LeBron opowiada o swojej wycieczce dookoła świata po różnych państwach. Niestety w Polsce nie zagościł, ale pamiętam, że był w Niemczech. I owy film trzyma bardzo fajny klimat, bardzo fajnie jest cały ten świat koszykarski pokazany i obejrzymy teraz kawałek. Oczywiście link do całości będzie w opisie. Never let someone put you in a box and tell you this is what you should do, this is only what you should do. I think it's my responsibility to be more than an athlete. Russell Westbrook podczas meczu z Atlantą myślę, że nie do końca pochwalił się swoim zachowaniem, bowiem odrzucił piłkę meczową w ławkę Atlanty, spiął się z Vince'em Carterem, po czym obaj zawodnicy zostali ukarani technikalem. Tutaj trochę taki starszy news, bo z zeszłego tygodnia Carmelo Anthony został odsunięty od składu Houston Rockets. No niestety nie wiemy, czy to będzie jakiś rychły koniec kariery tego zawodnika. Dochodzą plotki, że LeBron James z chęcią zobaczyłby Carmelo w Lakersach. Jest to bardzo ciekawe posunięcie, bo jak wiemy, sytuacja Carmelo teraz nie wygląda zbyt ciekawie, więc w sumie jest to ze strony LeBrona bardzo fajny gest. I jak wy myślicie, czy w sumie Carmelo odnalazłby się tam, czy odbiłby się od dna, czy to jednak już jego los jest przekreślony i NBA może się z nim pożegnać? Mecz Detroit Pistons z Golden State Warriors no niestety nie poszedł po myśli mistrzów. Trener Golden State powiedział, że to był najgorszy mecz w sezonie, w jakim brał udział. Na szczęście później, po powrocie Curry'ego, który swoją drogą rzucił 41 punktów, odbyło się spotkanie Goliatów, bo oczywiście mówię tutaj o Milwaukee Bucks oraz właśnie Golden State Warriors. To spotkanie fanom koszykówki mogło się naprawdę bardzo podobać, bo było tam wiele niesamowitych akcji, których kilka z nich chciałbym wam właśnie teraz pokazać. Curry, catch and shoot. Here's Curry, another catch and shoot three. On target.
target for it. Went for Philadelphia tonight in Detroit without Joel Embiid. Look at Giannis. Swoją drogą miejsce miało też niesamowite spotkanie Brooklyn Nets oraz Oklahoma City Thunder, w którym Paul George odwalił coś takiego. Ostatnio mówiłem wam o rzekomym odejściu Johna Walla z Washington Wizards, ponieważ są tam zgrzyty. Zarząd uważa, że Wall psuje tam trochę nastroje oraz sytuację w szatni. No i są plotki, iż rzekomo John Wall miałby zostać wytransferowany do New York Knicks. Co o tym sądzicie? Czy znalazłby tam swoje miejsce w składzie, czy jednak warto byłoby poszukać czegoś innego? Klikajcie tutaj w ankietę i zaznaczajcie. W Chicago Bulls ledwo co zaszło do zmiany trenera, a ten już narzeka na swoich zawodników. Jim Boylen, bo tak właśnie nazywa się nowy trener Chicago, narzeka na kondycję swoich zawodników oraz na nie najlepsze przygotowanie fizyczne. Warto tutaj również dodać, że nowy trener chce zawodnikom Chicago od razu po meczu pokazywać im wideo z ich błędami oraz z dobrymi zagrywkami. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo swoją drogą ja uważałem, że takie rzeczy jednak mają miejsce na treningach albo na jakichś sesjach, gdzie tego typu mecze się właśnie ogląda. Aczkolwiek on tłumaczy to w sposób taki, że zawodnicy tuż po meczu mają najświeższy umysł oraz wtedy właśnie wyciągają najlepiej wnioski ze swoich błędów. Joel Embiid traci formę. Przez ostatnich kilka meczy notuje rzuty na skuteczności 34%, co oczywiście jest bardzo niskim wynikiem. I jak sam bardzo śmiesznie to skomentował, jak to on, że cytuję, od kilku dni gram jak śmieć. Jest to w sumie bardzo ciekawy rozwój wydarzeń, bo przecież Filadelfia teraz wygląda naprawdę bardzo mocno, więc takie spadki formy chyba nie powinny mieć miejsca. Zawodnicy powinni się tam nawzajem motywować. Przecież Butler przechodzący z Minnesoty do Filadelfii powinien tam podwyższyć poziom, właśnie zmotywować swoich kolegów, aby ci cały czas nabierali lepszej formy oraz notowali lepsze wyniki. U Markela Fultza został zdefiniowany zespół górnego otworu klatki piersiowej. Co to oznacza? A to, że Markel Fultz przez ostatnich kilka naprawdę dobrych miesięcy oddawał bardzo małą ilość rzutów, a jeżeli w ogóle oddawał, to na bardzo niskiej skuteczności. Wszyscy myśleli, że tak naprawdę to rozgrywa się w głowie Markela. Jak jednak się okazało, jest to schorzenie klatki piersiowej, które jest bardzo rzadkie, aczkolwiek niestety bardzo uprzykrzające życie. Przez to, że Markel ma ten zespół, tak naprawdę podczas jego rzutu jego ręce są trochę ściągane, ta pamięć mięśniowa do rzutu jest jednak trochę zaburzana, dlatego właśnie Fultz nie oddawał tych rzutów. Jest to dobra informacja, bo jednak smutno patrzeć, jak pierwszy pick draftu nie oddaje rzutów. Na szczęście cały problem rozwiąże kilkutygodniowa rehabilitacja i miejmy nadzieję, że zobaczymy błyszczącego, oddającego niesamowite rzuty Markela Fultza na parkiecie. I na koniec dwa szybkie newsy, ale bardzo bliskie nam Polakom. Po pierwsze, reprezentacja Polski rozbiła reprezentację Włoch 94-78. I do tego chciałbym jeszcze dodać, że Radosław Piesiewicz został nowym prezesem PZKoszu. Dzięki wielkie wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Zachęcam was do subskrypcji tego kanału, tu jest taki czerwony przycisk, abyście nie przegapili następnych odcinków, a jeśli już to robicie, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Dzięki, do zobaczenia i widzimy się za tydzień. Siema!